System się sprawdza, telefon jeszcze ani razu mi nie spadł. 9 rano, za 26. Zaraz będę ruszał. Go już dawno. Wykręciłem pauzę taką długą, że he. No i teraz wtorek. No. Nie ma szans, żebym w piątek był w Toronto, także ja tak sądzę, że będą kombinowali do czwartku, żeby coś wyhaczyć, żeby mnie zapełnić. No i w poniedziałek będę to zajmował w Toronto i później w Montrealu. Znaczy do Montrealu to ja to zaciągnę na bazę tylko. Zależy co tu jeszcze się wykluje, no bo to 6 palet i będę jeszcze miał przecież jakieś 20 stóp. O, coś napisał. 20 stóp wolnego miejsca. Właśnie napisał mi, zadzwonił mi, żeby te palety trzymać, te dwie trzymać na końcu. Te dwie herbaty. Zawsze, bo ja mówię, no ale to... Bo najpierw bym zrobił to... Mówię, nie, bo te dwie potrzeba... potrzeba awizacji. Więc trzyma je na końcu i mówi, robisz ten załadunek i jeszcze jeden ewentualnie. I to wszystko, nie? Ale no jeszcze nic nie wie, ale mówi mi, chce, żebyś trzymał te dwie palety na końcu, bo to jest jedyne miejsce, gdzie potrzeba awizacji. Więc przestawia je zawsze na koniec, nie? A, i co jeszcze? I że nie wie, czy ja to wezmę do Montrealu, czy ja to, bo mówi, że to jest awizacja i to będzie może tak, że będzie weźmie do Montrealu, do nas na rampę, a przecież z Montrealu do Toronto cały czas traki chodzą, nie? A może to zostawię na gdzieś na jakimś doku, czyli na rampie w jakiejś firmie, no to jest po prostu jeszcze za wcześnie, ale powiedział mi, żebym trzymał te dwie palety na końcu, okej, okay, no problem. Także ja się szykuję do jazdy, już zaraz ruszam, 9 to do 11 wieczorem muszę stanąć. W Kalifornii cała heca polega na tym, żeby jak najpóźniej pójść spać. W nocy musiałem aż zamknąć okna, bo zimno jest, nie? Ale dopóki nie zajdzie słońce, dopóki to ten wiatr się nie ochłodzi, to jest ciężko. Dlatego ja wczoraj rowerek, po rowerku tak z godzinę, później po rowerze poszedłem się wykąpać, musiałem troszeczkę poczekać na ten prysznic. Jak wróciłem do traka, summa summarum już było, ściemniało się. Posiedziałem trochę przy otwartym oknie. I później mogłem zasnąć. No. Dobra, 6 palet sideways. Zobaczymy, bo to jest jak się ładuje sideways, czyli bokiem, nie każda firma tego chce. No. Dobra. Widać gwiazdę na niebie. Czyli powietrze jest jeszcze coraz bardziej przejrzyste. Ale patrzyłem wczoraj jeszcze tak przed snem w Google'ach, nie? To taki pożar na północ w Kalifornii właśnie gdzieś tam. Nie obok Shasta, ale gdzieś tutaj to był 2 albo 3 razy większy od tego, który tam był obok Eugene. I podobnej wielkości pożar też był w Portland. No i też czytałem w internecie historię tych pożarów i właśnie tam, gdzie wczoraj przyjeżdżałem w Medford, jakbym się przygotował wcześniej, przeczytał, to bym wiedział, że tam było cała dzielnica spalona. No po prostu w ciągu godziny ludzie musieli się ewakuować, bo pożar przyszedł bardzo szybko. No, silne wiatry były, dlatego to się rozprzestrzeniało. I po prostu całą dzielnicę w ciągu paru godzin zniszczył przy autostradzie. Tam wcale tak dużo tych drzew nie było, tak obok, nie? Ale to jest żywioł. Także tam, gdzie byłem w Medford, jedna dzielnica była spustoszona i czytałem właśnie, że szeryf, czy tam policja, władze przygotowywały miasto, żeby ewentualnie całe miasto ewakuować. Całe miasto Medford, bo było zagrożenie, że się rozprzestrzeni, tak silnie wiatr wiał. No ale na szczęście tam się nie stało, ale i tak dużo ludzi straciło domy. To jest masakra. Z dnia na dzień stracić dorobek życia. Pół biedy jak jest ubezpieczone, ale to też zależy, czy to od takich właśnie przyczyn jak trzęsienie ziemi. Nie każde ubezpieczenie to ma, nie? Firemka jest przy samej autostradzie. No dzisiaj już powietrze jest całkiem inne. Chociaż jeszcze gdzieś jest daleka. Widać, tak jakby jakaś warstwa dymu była. Ale to może być też po prostu ciepło. No i później jesteśmy już blisko San Francisco. Wcale bym się nie zdziwił, jakby następny załadunek był w tej okolicy. W końcu to duża aglomeracja. Nie? On mi powiedział, że do czasu jak załaduje, to powinien już być informacja o następnym miejscu i to może być ostatnia, a może jeszcze być jeszcze. Potem powiedział, że może być jeszcze 2, 1 albo 2. Jak to załaduje,
wezmę miarkę i zmierzę, ile mam miejsca w naczepie z tyłu. Zmierzę też na moje stopy, ale miarką jest bardziej dokładnie, bo moja stopa nie ma dokładnie stopy amerykańskiej. To jest moja Kalifornia. To jest to. Jakiś truck stop był przy tym, przy firmie, ale jakiś taki, co mało miejsca jest podobno. I poza tym nie mam na nim prysznicy, także olałem sprawę. O, to jest właśnie ten truck stop i to widać. Nie ma tak naprawdę miejsc. Stoją jak chcą. Nie, nie, nie. Małe coś tam. Nawet nie przypisałem z mojego kajeciku informacji o firmie, dlatego mam telefon tak odpalony. Ale to jest tutaj. Duravent się firma nazywa. Myślałem, że na ulicy tutaj też mogłem spać. Ale co by mi to dało? Nic. 8, 7, 7. Duravent. 8, 7, 1. 8, 7, 7 jest tu, ok. Duravent, proszę. Jak strzelił. Jak ujął. Drzwi numer 4. Jest tutaj trochę ciasnawo, bo jest mało miejsca, żeby się wyciągnąć. Ale... ale damy radę. Bo nie ma naczep obok rampy, gdzie cofnę. To jest właśnie to, co mówię. Także ja się teraz cofnę. Żeby przybliżyć tył do tej strony i się wyciągnę pod kątem, ale jest sporo miejsca, no jakby przy piątce coś było, to by był może delikatny problem, ale nie, nie, to jest okej. To jest okej. W ten sposób. No, mało miejsca jest, żeby się wyciągnąć całkowicie. To jest duży kąt i żeby ten tył jak najszybciej zaczął tam wchodzić. O, właśnie tak. I wtedy mam miejsce, żeby tam manewrować dziobem. Powiedziała, że raczej nie widzi przeszkód, dlaczego miałabym tych dwóch palet nie przestawić. I zgodzili się załadować bokiem. Wszystko ładnie poładowane. Bokiem, tak jak chciał, palety te dwie do Ontario wyciągnąłem. Udostępnili mi paleciaka, nawet lepiej jak mi udostępnią paleciaka, bo wtedy wiem, że nikt nie uszkodzi palety. Oni nie są chętni przestawiania frachtu innych, bo jak coś uszkodzą, no to wiadomo, nie? Albo robię to na moje własne ryzyko, przeważnie. No, ja mam 24 stopy z tyłu wolnego miejsca. To, co załadowałem, jest lekkie, tona nawet nie. Także nie będę miał raczej problemu z wagą. No i teraz mam tylko stand by, don't move, waiting. Jadę na ten truckstop, może to jakie miejsce będzie. Wiesz, tak ciekawie się wyjeżdża. Te rampy są zrobione z takim odstępem, że raczej jest ok. Wyślę im wszystkie papiery. Jest ok, czy nie jest ok?
styk. Tam drzwi. Lepiej zamknę drzwi. Bo nie chciałbym urwać drzwi. Nie no, przejdzie. Tak w lusterku to strasznie wygląda. W cyklu ciekawe załadunki w Kalifornii. Już się robi ciepło. Rano było 15-14 stopni, tylko słoneczko wyjdzie i już jest ciepełko. Już jest ciepełko. No tak. Mówię, jestem w Kalifornii. Robię LTL, będę wychodził tą stroną. Jeszcze tak stanąłem pod kątem. No, zdaję egzamin. Kabel idzie. Czemu miałby nie zdawać, nie? Dobrze. Znajdzie się jakieś miejsce tam dla mnie, żeby się przytulić na parę minut albo na godzinę, dwie? Nie za bardzo. Chyba wrócę tam na ulicę, bo tu raczej nie ma nawet gdzie się przytulić, chyba że na drugiego. Dobra, jadę na ulicę tutaj. Jest jakaś porażka. Zrobię sobie na spokojnie dokumenty i do tego czasu może już będzie ten. Może już będzie zlecenie. Tak, tu bym się zawrócił, gdyby nie ten pick-up. Korzystając z wolnego czasu, wysyłam papiery, tak mówiłem, robię sobie obiad, kończy mi się jedzenie, ale jeszcze mam na 2-3 dni spokojnie, także na powrocie wstąpię, nie więcej, mam jeszcze na 4-5 dni jedzenia, wspomniałem, że przecież mam tortille i wędlinę i warzywa, no jest, porcja to jest za duża. Na dwa razy proszę, może powiedzieć. Dobra. Także korzystam z czasu, bo później może być tak, że trzeba będzie gonić. Nie wiadomo, no. Ale coś czuję, że jutro będzie pick-up. Przecież nie, to jest 9 rano jeszcze. Ja jeszcze może coś się urodzić. Dzisiaj. Zadzwoniłem do szefa. Znaczy do szefa, do spedycji. Tak się mnie pytacie, czy mam kontakt z szefem. No szef to jest właściciel firmy. Jestem z nim na ty. Jak jest zły, to na mnie krzyczy. Jak jest w dobrym humorze, to się pyta, jak się czuję. Zadzwoniłem do spedytora, bo czasami może zapomnieć, że ma 100 tysięcy głowin na rzeczy. Mówi mi, możesz jechać na Truckstop. Mam dwie rzeczy, które są w trakcie, ale nie mam potwierdzenia. Możesz się zaparkować na wieczór. Czyli dzisiaj co? Załadunek i layover. Zobaczę, gdzie tu jest najbliższy. Ja na tym nie chcę stać. Powiedziałem mu, że tu nic nie ma. No bo nic nie ma, co to jest? Gdzie tu jest jakiś pilocik albo lowsik? No, tutaj chyba raczej nie ma nic ciekawego. Lodaj przecież jest. Właśnie. Dobra, przemyślę to i jadę gdzieś tam. Jakiś nieoczekiwany koreczek się zrobił. Ale to jest, przypuszczam, ten most. Nad rzeką jest, to jest miejscowość Rio Vista, czyli po hiszpańsku widok na rzekę. No i pewnie coś tam płynie. To jest rzeka? Chyba Sacramento. Co to jest za rzeka? A mi Google wkurza, bo się często wiesza, a dwa, że nie zawsze mogę otrzymać informację, którą chcę otrzymać. Tak samo Navigon. A idź pan w cholerę. Ale tak, to będzie najprawdopodobniej Sacramento. Oczywiście, że to rzeka Sacramento, nie myliłem się. Podnoszony most.
szeroka tutaj. W tamtą stronę do Sacramento. Czemu oni tak powoli jadą? Telefon milczy, a już jestem prawie na trackstopie. Godzina trzecia. Także jeszcze 2 godzinki mam, żeby coś się urodziło na jutro. Dlatego przyjechałem na tego Lowsa, bo jakbym jutro jeszcze miał czekać, to już ten. To już będę w normalnych warunkach, nie? Już swoje odstałem na różnego rodzaju nieciekawych parkingach. Dzisiaj jest pogoda nieciekawa do roweru, bo jest bo gorąco, 28 stopni, ale bardzo silny wiatr. Także w jedną stronę się będzie fajnie jechało, w drugą lipa. Jechaliśmy do piątki. I5. Rzucam kotwicę i tyle z dzisiejszego dnia relacji. Stanąłem obok kolosa. Kurczę, sliper jak solówka. Ale ma chałupę. Nic im się nie urodziło dzisiaj, więc idę na rower. I kolejna dniówka. Co ja dzisiaj pracowałem? Nic nie pracowałem przecież. Nic a nic. Więc dniówka za oczekiwanie plus jeden załadunek. Jest ok. Więc z tego względu nie stanowi to zły wynik, szczególnie że jestem w Kalifornii. Granice pozamykane, a ja sobie jedę na rower w Kalifornii jako turysta. Pojadę do miejscowości Lodaj. No tutaj jest dolina, taka pole uprawne, także nic nie będzie nagrywania. Zresztą wieje bardzo wiatr, ale wezmę kamerę dopiero tam po uliczkach w Lodaj. W Lodaj ponagrywam coś, jak będzie mniej wiatru. 10 km stąd. I co jeszcze? Aha, wleciała mucha, no. Tylko otworzy się na chwilkę drzwi, to mucha wlatuje. Ja mam taką koncepcję, że po prostu zasłaniam to, uchylam tam okna, tu jest cień, jest przewiew i tu się da żyć, nawet bez klimy. W Kalifornii tak, bo tu nie ma wilgoci, nie? A jak już zajdzie słońce, to w ogóle będzie tak, że będzie tak, że będzie zimno, trzeba będzie zamykać, a tutaj to jest po prostu sano, ukrop. No, ale ja idę na rower. Lodaj. Z pól wjeżdżamy w miasteczko. Typowe kalifornijskie miasteczko w dolinie. Szerokie ulice, łatwy schemat, typowo, można powiedzieć, amerykański. Montreal też jest kwadratowy, też są kwadratowe ulice. Jadę do centrum i wracam. Po zjazd będę wracał. Do zdrowia. Fajne miasto. Pogoda tutaj jest ładna cały rok. Znaczy teraz są trochę upały. Pod koniec tego tygodnia jeszcze ma być 40 stopni, ale ogólnie jest fajnie. Centrum miasta i linia kolejowa opodal.
Dziwnie, jak tak wszystko jest puste, nie? Dobra, wracam. Koniec wycieczki. Jeszcze trafiłem na stację. Uwielbiam to. Chyba jakieś osoby wychodzą. Amtrak Lodite CA. Do Sacramento może jakiś kursuje podmiejski, ale wątpię. To jest Ameryka. Ja jeżdżą pociągi to dość często. Dość często. Spoko. Dobra. Koniec wycieczki.